swoich kolegów, ale głównie mieszkańców Drawna, gminy Drawno, mieszkańców powiatu chorzczyńskiego, bo ta impreza, szanowni państwo, jest organizowana przez Feliksa Badziąga. To ten pan, młody taki, który uczył wielu uczniów w naszym powiecie chorzczyńskim WF-u, lekcji WF-u, i to właśnie on tutaj zaszczepiał nam głównie kolarstwo w Chorzcinie, uczył nas pierwszych, można powiedzieć, stawiania kroków na rowerze, bo każdy myśli, że jak utrzyma równowagę na rowerze, to już jest kolarzem i może się ścigać. No niestety tak nie jest. Tak nie jest. Trzeba nauczyć się na rowerze jeździć po pierwsze bezpiecznie, no i jakoś, żeby szczęśliwie, tak jak widzicie państwo, tutaj dotrwać do tego wieku. Chciałbym tutaj powiedzieć, że najstarszym kolarzem w tej grupie jest pan Kazimierz, to co widziałem. Żebym się nie pomylił, 77? 77 lat, czyli moje 52, czyli jeszcze przede mną bardzo dużo. W związku z powyższym, że ta grupa jest najbardziej poważna, ona mi najbardziej odpowiada, jeżeli chodzi o tempo, to pozwolę sobie z panami wrócić, ale chciałbym bardzo serdecznie podziękować dla burmistrza Drawna, pana Andrzeja Chmielewskiego, dla Gosi Buchajczyk, radnej Rady Powiatu, oczywiście dla Wydziału Promocji, który jest dzisiaj tutaj z nami, pani Renata, bardzo, bardzo dziękuję, pani Monice, panu Michałowi Haptarowi, bardzo dziękuję za przybycie, powitaliście nas, dziękujemy za upominki, które powiem, że każdy zawodnik musi się wykazać na mecie długopisem z gminy Drawno, żeby być sklasyfikowanym. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Cieszymy się za zaproszenie. Co prawda gościmy pierwszy raz tutaj z kolarzami. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też możemy liczyć na państwa zaproszenie. Pogoda nam dopisała, czyli frekwencja też idzie w parze i tutaj dopisało. Mamy ponad 40 zawodników i zawodniczek. Panie jechały jako pierwsze. My z racji tutaj panowie wieku, że oni już życie jakby sobie, można powiedzieć, przeżyli, im się nigdzie nie spieszy, jesteśmy na samym końcu, ale tak jak jest napisane, ostatni będą pierwszymi, także niech tam koledzy młodsi się zabijają, a my panowie mamy czas, i żebyśmy tylko zdrowie i bezpiecznie dojechali. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za miłe przyjęcie. No i cóż, zapraszam serdecznie w Chorzcinie na przystań, na grilla. Wraz z rodzinami się tam spotykamy o godzinie 14. Za chwilę będą emocje. Będziemy się ścigać od Wardynia do Chorzcina. Tam jest cała obsługa. No, za pierwsze miejsca wiadomo są i puchary, i nagrody. No ale jeszcze oprócz tego będzie ta rywalizacja. I tutaj no, zobaczycie państwo, że kto będzie na mecie, że osoby, które... To jest akurat kategoria 70+, czyli junior starsi. I ta prędkość na pewno będzie no, bardzo, bardzo słuszna jak na ten wiek i na pewno będzie szybko. I o to chodzi, żeby właśnie tacy ludzie jak tutaj są, którzy kiedyś się zawodowo ścigali, tak jak pan Feliks, nawet był w kadrze Polski swojego czasu, także ścigali się kiedyś, a dzisiaj po prostu im zależy na tym, żeby propagować sport nie tylko w Drawnie, ale i w całym powiecie chorzczyńskim. Także panie Felku, dziękujemy. Pokonał pan 960 km, żeby przyjechać do Chorzcina z Nagold. Także tym bardziej dziękujemy i mam nadzieję, że zdrowie będzie dopisywało i za rok też się spotkamy. Dziękuję bardzo.